Witam, tutaj Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 7 Age of Engineering, więc w tym odcinku skończymy już zrobić farmę rezinu. Jak zobaczycie tutaj, mamy sporo rezinu tutaj. Jak widzicie, mam sporo sticky rezinu w ekwipunku i mam tutaj w skrzyni prawie nic, ale mamy tutaj Widex, wszystko fajnie, to już nie liczy się, ponieważ jeżeli coś jest posadzone, no to na tym nie wyrośnie nam nagle weed czy coś, więc tutaj nie, Widex już jest niepotrzebny. Kilka tutaj ziemi jest no bez sugarcane'ów, ale nie sugarcane'ów, tylko stickreedów, ale to nie jest żaden problem. Trochę kwiatków wyrosło mi przy okazji, no okej, może być. Coś tutaj wyrosło mi, nie wiem co to jest plumbiscus. No, ale patrzcie. Pum. Dźwignia pociągnięta, generator odpalony i teraz powinno nam zbierać tutaj ten, właśnie nasze ridy. Ta-dam. Dosyć szybko zbiera. Dosyć szybko zbiera. I teraz tak, sytuacja jest tu taka, że tutaj mam ejector upgrade włożony na top side, czyli będzie wyciągać do góry, czyli do tej skrzyni, ale chcę to zmienić, ponieważ nie do końca chcę to tak zostawić. Jeszcze tylko muszę tu na chwilę zejść na dół i dokończyć dzieła poprzez ten kabel. Super. Teraz będzie cały czas non-stop zbierać właśnie sticky resin i będę miał dosyć fajne tutaj zapasy tego sticky resinu, ale rzecz, którą chcę zrobić, to jest mieć ten sticky resin niekoniecznie, żeby automatycznie leciał do ekstraktora, chociaż nie wiem, czy coś mogę zrobić z tym sticky resinem dodatkowego. Nigdy nie, za bardzo nie zwracałem na to uwagi. No nie, nic takiego. No, głównie to się nadaje do raberu, dobra. Więc mamy tutaj raber, mamy tutaj szufladę, znaczy ekstraktor i szufladę. Chcę zrobić kolejną szufladę, która będzie właśnie obok tego ekstraktora, na przykład tutaj. I chcę, żeby z tego ekstraktora leciało automatycznie do basic drawer tego. Czyli chcę, żeby, zaraz pokażę, chcę, żeby ta szuflada miała w sobie sticky resin tylko. O, w ten sposób, i chcę po prostu, żeby to automatycznie z tej farmy przychodziło i nie było żadnego problemu. Więc mamy do dyspozycji item duct, ale nie będę go tym razem używał, ponieważ chciałbym to zrobić, bo musi to być od góry. Nie chcę żadnych kabli pod ten kłaść nad właśnie moją farmą, bo czemu miałbym to robić? Więc robimy coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego i nie wiem, czy mi się to uda, bo pierwszy raz w życiu jakby to powiedzieć, będę tego używał. Więc mowa tutaj o item laser, właśnie item laser relay, który powinien na odległość 15 kratek ma chyba 15 wysyła itemy. Więc żeby to zrobić, muszę zrobić to, a to jest block of redstone, więcej redstone'u, obsidian i advanced coil. Dostanę 4 tego aż, więc nie ma tu żadnego problemu, więc zrobię to teraz i nie ma problemu. A, i jeszcze jedno, spodobało mi się jedno zadanie, które sobie tu wpisałem, żeby zrobić farmę kaktusów oraz zrobić kaktusową energię na EU, żeby przerobić te kaktusy. I to chcę zrobić na pewno. Bardzo mi się to podoba. O tak. Ok, więc teraz tak. Będę potrzebował jeszcze do tego laser wręcza. Nie pamiętam, tak? O, jest. Laser wręcz, który właśnie będzie do tego potrzebny. Mamy tutaj właśnie item laser relay. No i to działa, wygląda w ten sposób. Linkujemy jeden, drugi i są połączone ze sobą, ale muszą mieć z czego wysyłać itemy. Więc
Jeżeli pokażę Wam tutaj taką sytuację, że na przykład mamy dwie skrzyneczki. Mamy sobie dwie skrzyneczki. Na przykład tu jest skrzynia i tu jest skrzynia. I podłączymy sobie tu relay i tu relay. I połączymy te dwa relaye, no to nadal, że tak powiem, nic nie ma, że tak powiem, tutaj prawa iść, bo te bloki same z siebie nie są w stanie wiedzieć, czy mają wysyłać, czy mają otrzymywać i tak dalej. Więc potrzebujemy do tego jeszcze czegoś takiego jak. Czegoś takiego jak. Teraz muszę to znaleźć. Ajajujeju. O jest, item interface. Więc musimy to jeszcze zrobić. To wymaga kolejnego chesta. Chest. Resto nie mam. Resto nie mam. Może się nie będę tak spieszył. Dobra, chest, restonia i jeszcze więcej tego. Akurat mam 4. Super. Muszę wykorzystać rzeczy, które mam w skrzyniach, bo jeszcze redstone. Redstone. Dobra, mamy i item interface. I teraz, jeżeli podłączymy sobie to na przykład w ten sposób, że tu jest item interface. I tu jest na przykład coś, co wrzuca. Nie wiem, czy skrzynia może być. Nie. Nie może być skrzynia, więc zrobimy sobie aluminium. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kolejna skrzynia. Ja tylko się upewniam teraz, czy na pewno wiem, jak to działa. I mamy hopper. To jeżeli to do tego hoppera poleci, to te itemy trafiają do tej skrzyni tutaj. I ma to zasięg bodajże 15 tych. Ojeju. Ojeju. Trochę się tu dowiadywałem właśnie. Laser transport. 15 tu było. No nieważne. Nie znajdę teraz tego, ile to ma zasięgu, ale sobie porobimy z tym. Dobra, więc tak. Wszystkie rzeczy idą do mnie. I bierzemy item interface. Jak wiecie, nasz tutaj crop harvester. Patrzcie, ile resinu. Nasz crop harvester, on automatycznie no, ma ejectora upgrade w sobie, więc będzie wysyłał rzeczy na górę. Więc teoretycznie tutaj żaden hopper czy coś nie będzie potrzebne. Wystarczy postawić item interface i załóżmy, że tu są itemy, no to one powinny być wysyłane, jak tylko będzie laser postawiony. Czyli na przykład postawimy tutaj laserek i postawimy sobie, bo tam są te szuflady, do których chcę się podłączyć. Jest to dosyć daleko. Resin to była lewa tutaj szuflada. O! Kurde, no nie. Proszę, współpracuj. Muszę sobie zrobić jakieś dodatkowe inwentory. A! Dobra. Jeszcze raz. 3, 2. Dobra, udało się. Więc teraz, jeżeli podłączymy sobie ten laser, okej, z tamtym laserem, to się stanie to, że. O! Nie może być, po prostu jest za daleko. Więc teoretycznie, jeżeli poszukamy taki złoty środek, bo nie chce mi się bardzo liczyć, ile tu jest ile tu jest zasięgu. Ogólnie to zabijam teraz łukiem zombiaki, ponieważ nie chcę zbierać tego, co z nich wypada. Bo cały czas mi wypada do ekwipunku i przepełnia mi ekwipunek. Więc teoretycznie, bardzo teoretycznie,
Ten jest bliżej. Dobra, może tutaj? Laser Stored. A, i zebrałem rzeczy z tego. Nie, za daleko. A czy to jest wystarczająco blisko? Nie, za daleko. To będę musiał mieć chyba. Pójdziemy tutaj dachem. I zrobimy jeszcze jeden ten. No, będzie trzeba. Gdzie jest mój laser? Laser? No tu jest, schował się. Gdybym jeszcze miał go jak podnieść, to by było miło. Inksak niepotrzebny. Dobra. Jej! Więc zrobimy sobie kolejny ten. No. O! Właśnie, zrobiłem. Jak to się nazywa gwiazda? Enori Krystal. Przygotowałem. Nie tu. Chociaż tu też, ale. Muszę przejść tutaj, aby wrzucić te rzeczy do tego. I żeby tutaj chować te rzeczy, bo potrzebuję miejsca. I jeszcze tutaj schować jakieś tam duperele. No dobra. Potrzebuję jeszcze jeden relay. Ale ten zasięg jest dosyć mały, jak nawet nie mogło tutaj przez ten czas, przez ten mały odstęp poprowadzić tego. Okej, mamy to. Zobaczmy, jak ja cię podłączę. Jakby to zrobić, żeby jak najmniejszy odstęp. Czy da się w ogóle to zrobić za pomocą czterech laserków? Czekaj, czterech? Raz, dwa, tam jest postawiony. Brakuje mi jeden? A nie, postawiłem przy tym, dobra. Postawiłem w szufladzie. Mam nadzieję, że z szufladami to działa. Czy ty jesteś złotym środkiem? Czy ten crafting jest złotym środkiem? Nie. Gdzie jest ten złoty środek, żeby postawić ten laser? O, wiem, jak to postawię, ale będę potrzebował dużo więcej laserów. Wiecie, tak tutaj tą. O, to by było mega. To by było mega. Dobra, zobaczmy, czy złotym środkiem jest dach. Na pewno. Jeżeli ja bym zrobił tak, jakbym chciał. Czyli to by musiało być tu. To. Tu. Dobra, działa. Ale bym się wkurzył, gdy to w ogóle nie działało. Ale czemu miałoby nie działać? Wiem, że zadziała. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Teoretycznie tu powinno być. Nie. O jeden będzie bliżej. Bo się pewnie gdzieś pomyliłem przy liczeniu, ale nie wiem skąd ja wziąłem tą liczbę 15. Chyba musiała być gdzieś. Jeden do tej strony. Teraz. No, chyba na 15 to będzie. Dobra, czyli mamy tutaj i teraz mamy stąd tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Krzywo liczę. Dobra, już mi się pomyliło. Dwa będę potrzebował jeszcze laserki. Dwa lasery, dwa lasery, dwa lasery. Dobra, więc tak. Redstone. Redstone, go obsydian. Dobra, akurat mam tyle obsydianu, żeby zrobić jeszcze jeden raz ten laser relay. Dobra, już jestem. I teraz tak, oczywiście możemy wysyłać w ten sposób fluid i tak samo energię, ale na razie mnie to właśnie obchodzi to najbardziej, żeby wysłać ten resin właśnie bezprzewodowo w tamto miejsce. Wiecie co? Ja może tak dla piękności wykorzystam więcej tych laserków, ale nie chcę po prostu, żeby ten laser leciał tutaj ukosem, pod ukos. Więc zrobię tutaj kolejny raz laser. O. I kolejny gdzieś tak w połowie na styk zrobię tu.
I ostatni już pójdzie do naszego relaya. Okej. Więc teraz teoretycznie powinno to działać. Proszę działaj, proszę działaj, proszę działaj, proszę działaj. No, wygląda na to, że działa. Patrz, Inksak, wiecie z czego to jest? Na pewno z tego. Nie! Z tego. To jest Blackthorn. Chyba z tego. Nie jestem pewny, ale mamy też farmę Inksaków przy okazji. Tak, nie tak wiecie, nieplanowane. Więc teoretycznie mamy teraz 388 resinu. Jej! Dalsza automatyzacja wymaga oczywiście zwiększenia szybkości ekstraktora, jakieś tam duperele jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Na razie nie będę się tym przejmował zbytnio, tylko kontynuujemy kolejne rzeczy. Nie, tu. Tylko kontynuujemy kolejne rzeczy. Otóż, no, ładnie to wygląda. Jeszcze tu muszę okno sobie walnąć. Muszę po prostu bez okna. Bez okna to jak bez życia. Nie, no muszę. Bez okna, no nie. Muszę sobie tu ekran walnąć. Piękny. Żeby widzieć, co się dzieje po drugiej stronie. O, teraz widzę. Dobra. Pięknie. No, dużo ładniej. Okej, więc teraz tak. Chciałbym dokończyć, bo właśnie był komentarz typu, czemu by nie zrobić enchanta na naprawianie się tego, to jest dużo tańsze i będzie się naprawiać cały czas. No jest taka możliwość, ale chciałbym zrobić coś, czego nie robiłem nigdy. Tego bloku nigdy nie robiłem. Chcę go zobaczyć, tak dalej. Dodatkowo weźcie to pod uwagę, że teoretycznie będziemy mogli naprawić każde narzędzie, więc czy to miecz, czy to łuk, czy to kopacz, czy to kusza, czy to wszystko. Kusza się niszczy? Chyba tak. Więc zrobimy sobie teraz właśnie nasz bardzo drogi blok. Jeden z droższych, jakie robiliśmy dotychczas. No, chyba droższych. On był drogi? Były jakieś jeszcze inne drogi? Vertical Digger był może drogi, ale nie aż tak. To jest tylko 12 milionów, a tam jest 92,5? Jakoś tak. Item repair. Co to jest? A. Więc ty. Jeszcze potrzebuję Empowered Enori raz dwa. Aj, ale ja zrobiłem cały blok. O. Jedna z droższych rzeczy. Boom. Mam jedną z droższych rzeczy. Więc podłączymy sobie to gdzieś, żeby był łatwo dostępny. Tak, żeby nie musi. No wiecie, tutaj, najlepiej gdzieś tu. O. Może być nawet pod tym. Jasne. Piękny blok. 300 tysięcy refów i teraz patrzcie. Boom. Naprawia nam kuszę, znaczy Dark Bowl. Dosyć wolno. 5000 refów na TX zużywa. Jej. Miecz. Naprawia. Super. Jakieś tutaj grafiki? Nie. Dobra. Okej. Okay. Wolno naprawia, ale naprawia. Mamy tu jeszcze. Oczywiście Dark Plate. Szkoda, że nie można włożyć kilku rzeczy naraz. Ale cóż, nie narzekam. Zużycie RF-ów spore. Dosyć duże. No, ale nic nie jest za darmo, no. Okej. Zrobiliśmy to. Niech się naprawia. Więc teraz w następnej kolejności będzie zrobienie właśnie overclockowanie ekstraktora. To już po części, ale reaktor z IC2 kaktusowaniem, czy może chcemy kaktusy zrobić teraz, zmienić w ogóle całkowicie plan działania.
Kaktusy, reaktor. Kaktusy, reaktor. Reaktor. Na razie reaktor. Więc sam reaktor nie jest drogi, ale musimy zrobić do niego wnętrze, żeby było piękne i w ogóle. Czyli będziemy potrzebowali, ja będę korzystał z gotowego patternu. Oczywiście dzisiaj nie zrobimy tego wszystkiego, ale Kloperowi wysłał 3 patterny na reaktor. Dawniej mi wysłał, może miesiąc temu, że jest reaktor, który jest małe zużycie paliwa, mało generuje energii, jest taki medium i był taki właśnie, co zużywa bardzo dużo paliwa, ale był bardziej pod produkcję plutonu. Ale my zrobimy właśnie na początek taki medium, taki średniak taki. I będę korzystał z gotowego. Musiałbym go zabrać. Ojeju. To czekajcie chwilę. Dobra, mam na wglądzie 3 patterny te do reaktora. Na drugim monitorze są. I ten pierwszy, ten pośredni, taki zbalansowany zużywa... niech zobaczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22 razy... 22 razy... Ojeju, teraz jak to się nazywa? O to, 22 razy overclocked heat vent. Czyli potrzebujemy do tego dużo złota. Okej, okay. Bardzo dużo złota. Czyli musimy 22 razy 4 policzyć. No to będę potrzebował jeszcze bardzo dużo kopru. Jezu, drzwi! Jaki tank! Ale normalnie już nie mogę wytrzymać. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. W drzwi, pa. Ile mamy raberu? 496. 498. 501. To jest najlepsze. 505. No patrzcie na tą liczbę po lewej stronie, jak rośnie sama. W oczach. Akurat teraz, jak powiedziałem, to musiała się zapauzować, nie? Bo powiedziałem to, więc nie może rosnąć. Akurat w tym momencie, kiedy to powiedziałem. O, już rośnie, super. Nie wiem, co zrobię z tym sticky resin. Za chwilę mi się to przepełni. Czyli będę potrzebował tyle tego. Czyli będę potrzebował autocrafting. Bo ja dostanę raka, jak będę to craftował ręcznie. Zużyjemy crafting station z RF Tools. To będzie pierwsza rzecz, na którą zużyjemy machine frame. I wymaga on card base, czyli potrzebujemy i tak kaktusy. O, ja pierdzielę, kaktusy. Wszystko mi mówi, zrób te kaktusy, zrób te kaktusy. Jeżeli tu będzie generacja kaktusów, tu będzie garden cloche kaktusowy. Mam tu garden cloche. Właśnie, ty się naprawiłeś. Zapomniałbym. Nie jest takie specjalnie dobre, powiem szczerze. Ale co tam. Gdyby szybciej się naprawiało, to by było ok, ale tak to, tak może być. Dupy nie urywa, o. Jakimś cudem dostałem radiację, ale nie wiem za bardzo czemu, bo chyba nie zebrałem. Co to jest? Okej. Ta szuflada mi się chyba trochę przekręciła. No tak, ale jakimś cudem dostałem radiacji, skoro chyba nie podniosłem żadnego radioaktywnego pierwiastka. No nie widzę żadnego. Ale na wszelki wypadek ubiorę tutaj nasz kombinezon. Czy ja coś mam radioaktywnego w sobie? Nie. To jest green powder. To jest, może chwyciłem w skrzyni to przypadkowo, też to możliwe jest. Trzeba być bardzo ostrożnym, więc nie mam nic żadnego tego, to mogę to zdjąć, ale muszę się pilnować dosyć. Może będę miał to w ekwipunku, że jak, albo nie, po prostu schowam to do tego.
Okay. Dobra, więc teraz potrzebuję też dużej ilości. Właśnie, Garden Closha będzie chciał zrobić na kaktusy. Potrzebuję greenhouse, potrzebuję tego. Tu jest dużo więcej craftingu. A, boli mnie to, ale trzeba zrobić. No cóż. Dobra, udało się, mam drugi Garden Closh. Będzie on postawiony tutaj, bo on będzie wykorzystywany do generacji EU, więc będzie podpięty zapewne do MFE lub też gdzie indziej, nie wiem. Postawię go tu. Czemu nie? Ładnie się prezentuje i w ogóle, ale będzie problem z podłączeniem do energii. Ha. To postawię go gdzie indziej. Postawię go tu. No już lepiej. Po tej stronie, że tak powiem. O. Więc tutaj musimy dać sand i musimy dać sand i kaktus. Okej. Okay. Kaktus jakikolwiek. O, mam tutaj ten. Kaktus green. kaktusy. Czy ja mam jakieś kaktusy? Chyba nie. Szkoda. Energia. Właśnie buty muszę odebrać sobie od serwisanta. Dobra. I polecimy na szybko do... na pustynię. Kaktus? Dziękuję. Mam nadzieję, że dźwięk się nie rozjeżdża. Jak tak, to zauważę to. I poprawię w następnym odcinku. Nie to. To wrzucimy tu. Kaktusy wrzucimy tu. Okej. Okay. Woda wodą, ale musimy podłączyć prąd i to będzie najgorsze z najgorszych rzeczy. Chyba, że podepnę to do tej linii. Wtedy będzie dużo łatwiej. Chociaż nawet wtedy będzie trudno. No, może być trudno. Mam tylko jeden HV relay. Łe. Tak marnie trochę. Mogę to podłączyć tu. Pójdę ścianą tą, tak. Okej. Okay. Podepnięcie tego będzie katorgą. Ale chyba pójdziemy w relay. Będzie łatwiej, dużo łatwiej. O, ja pierdzielę. Ty będziesz musiał się podpiąć. Nawet to nie będzie łatwe. Nie pasuje mi tu nic. Jak to podpiąć? Na ten czas, kiedy jeszcze nie wiem, jak to podepnę, to podłączę to tutaj. Tym bardziej, że tu jest woda. Tylko, że woda jest z tej strony. Tak. Nigdzie nie mam gdzie tego postawić, Garden Closha. Dobra, stój na razie tutaj i poczekasz na swoją kolej. Ojeju, ale to chyba będzie tyle na ten odcinek. Tak więc, w następnym odcinku zaczynamy reaktor. Będę musiał naprawdę dużej ilości plate'ów zrobić. Wszystkich plate'ów. Będę potrzebował miliony plate'ów. Koprowych jeszcze więcej niż milion. Wszystko musi być zrobione. Jak tutaj w Metal Formerze nie robi się to źle, bo jest overclocker upgrade. Jednakże będę musiał podpiąć... z powrotem podłączyć block cutting machine dla prostoty, power tier 1, więc muszę tylko zrobić ulepszenie tego tiera powerowego, ale wtedy to mogę podpiąć na przykład tu i albo tu i to nie będzie za bardzo się gryzło, oczywiście nie teraz, więc block cutting machine bardzo mi w tym pomoże, a potrzebuję tych ilości naprawdę sporo. Heatwent potrzebuje też dużo, czyli będę potrzebował bardzo dużo tego, bardzo dużo kopru, bardzo dużo więcej tinu,
Normalnie bomba resursowa. Wiecie co? Nie będę potrzebował. Czego nie będę potrzebował? Kulantów. No. Ale ten IC2 kulant był głównie po to, żeby overclockery robić, więc przyda się na pewno. Tu już mam gotowe nawet do większej ilości overclockerów. Boom. Mamy 38. 38 kulant cyli. Wow. Musimy tylko to też regularnie wyciągać kulant, żeby nic tam nie wybuchło. No jest super. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Jeżeli macie jakieś propozycje, gdzie bym mógł podpiąć Garden Cloche, albo jak bym mógł podpiąć Garden Cloche, to dajcie znać. Albo gdzie by postawić Garden Cloche, który będzie kaktusową farmą. A z kaktusa możemy robić na przykład plant ball, z czego będziemy mogli robić biomas, albo będziemy mogli po prostu kaktusem palić w generatorach w taki mniej fajny sposób, albo będziemy mogli w survival generatory, słaby sposób, ale działa. Tu jest sporo spoko. Furnace generator daje 40 RF per tick, to jest nawet spoko. Ale pół sekundy ponad działa tylko. Możemy kaktusy wykorzystać jeszcze w... Nawet na to nie patrzymy. W czym tu jeszcze? Kaktus green to kaktus green. Crusher, fermenter, biomass. Produkcji wody. Po co mi woda? Więc tak, możemy robić biomass. Chyba to jest jedyny sposób dobry. Biomasę robić. Z 8 kaktusów robimy bezpośrednio bioczaw, a z bioczaw robimy biomasę dosyć dużo z połączeniem z fruit juice albo water albo honey. Nie, to nie. Fruit juice, nie, water. O. I to wtedy tą biomasę możemy przetegować do steela na etanol, tak jak to robiliśmy w retro. A potem następnie ten etanol do... O, tu już jest problem. Nie, to jest Ender.io, nie ma problemu. 40 RF-ów per tick. Crushed ice. O, 40? O, woda, już lepiej. 40 tylko? A combustion engine? O Jezu. Nie, to coś się znajdzie. Na pewno. Tak więc na razie i trzymajcie się. Hej!